Bogu chciałem powiedzieć jeszcze jednej rzeczy. Jedna rzecz, kiedy przeczytacie sobie Słowo Boże i Ewangelię, to zobaczycie sytuacje, w których Pan Jezus konfrontował demony. I czasami jest opisane, jak dokładnie, to znaczy, że w innych wypadkach nie było, tylko po prostu czasami jest Ewangelia, wiecie, szybko przelatuje przypadki. Tu gdzieś Pan Jezus przynosi do niego demony, nie opisują wszystkiego, co tam się działo. A w innych przypadkach, w innych przykładach w Słowie Bożym jest opisane pewne fragmenty, pewne dokładnie i konwersacje z demonami, i to, co te demony mówią, i tak dalej, i tak dalej. I w poprzedniej części mówiłem o reakcji demonów, że pierwsza taka rzecz, demony za wszelką cenę próbują się dostać do człowieka i próbują wszystko, dosłownie, co są w stanie w swoim durnym po prostu myśle wymyślać, żeby człowiek nie domyślił się, że one tam są. To jest ich pierwsza rzecz, którą widzę, że one robią. No bo dopiero moc Boża musiała przyjść i dopiero Pan Jezus, kiedy Pan Jezus moc przychodziła, dopiero te demony się manifestowały. Te demony się manifestowały, kiedy Chrystus przychodził, kiedy On po prostu, moc Boża przyszła, to te demony się manifestowały i ludzie widzieli, że te demony tam były. Dotąd te demony, pomimo że ludzie cierpieli, pomimo że ludzie coś się w życiu działo, oni nigdy nie powiązali, że to były demony. Ale z pierwszej części mówimy o tym, że demony, reakcja demonów jest taka, że one się dziwią, że ktokolwiek ich pozna, że one tam są. Ktokolwiek się domyśli, że one tam są. Ktokolwiek zauważył i namierzył, że one siedzą w człowieku. I to jest taka jedna z takich ciekawych reakcji demonów, bo one bazują na tym, że ludzie są ignoranci, one bazują na tym, że ludzie nie rozumieją, że takie rzeczy są, nawet jak ludzie wierzą, że tam jakieś złe siły są, tak ogólnie mówiąc, albo nawet dokładniej niektórzy wierzący wierzą, że tam jest diabeł i demony i tak dalej, to nigdy nie, tak wielu ludzi nie zdaje się sprawy, że potrzebują uwolnienia. Ale i to jest taka jedna z typowych reakcji. I jakie są jeszcze inne reakcje demonów, kiedy czytamy słowo? Chciałem się o jednej sobie powiedzieć, ale tam jest kilka ich. I szczególnie mówiłem wcześniej w tym poprzednim kazaniu o czynniku czasu, że jeżeli demony siedzą pokoleniowo, to często powiedzą, że były od dawna, że był od dawna, że był od dawna. I ta druga rzecz jest właśnie ten czynnik zaskoczenia, czynnik maskowania się, czynnik udawania, że ich tam nie ma, czynnik zrzucania winy na wszystko inne, co się dzieje u ludzi w życiu. Demony ich atakują, demony ich przeszkadzają, ale zawsze próbują udawać, że po pierwsze ich tam nie ma, a po drugie, że to co innego i jakieś są inne przyczyny tego. Stąd wierzący, zamiast uwalniać od demonów, chodzą po lekarzach, szukają jakichś sposobów, piją zioła, robią różne inne rzeczy, żeby się po prostu jakoś funkcjonować i normalnie żyć, ale nie zabierają się za te prawdziwe podstawy, dlaczego w ogóle te rzeczy są. A więc te reakcje demonów są właśnie różne. Demony polegają na elemencie zaskoczenia, na elemencie ukrywania się i dawania człowiekowi innych filozofii życiowych, bo jeżeli człowiek ma niebiblijną filozofię, jeżeli człowiek ma nie filozofię taką, jak jest Słowo Boże, to demony na tym żerują, no bo one mogą w łatwy sposób tego człowieka trzymać z dala, bo jeżeli nikt nie wie, że są demony, nikt nigdy Biblii nie czytał, albo ludzie czytają Biblię religijnie, no to demony na tym żerują. I tak wielu wierzących dzisiaj, dlatego chodzi bez mocy, chodzi bez błogosławieństwa, chodzi bez wiary, no bo demony im po prostu dały fałszywe doktryny. No i oczywiście się same ukrywają po to, żeby robić taką ośrodka dywersję. Jakie są jeszcze inne reakcje? Jakie są jeszcze inne reakcje często demony, kiedy wierzący zaangażują się
służbę, w końcu służbę jakąś, w kościół do kościołów, do ich zborów przyjdą służby, które są związane z Biblią. Nie służby, które wymyślili, nie służby, które każdy może robić, nie mając nawet, wiecie, nie będąc zbawionym i tak dalej, ale służby, które Bóg nakazał. A więc, kiedy czytamy Ewangelię, bo to jest dla nas jedna z lepszych po prostu odnośników, to widzimy pewne reakcje demonów. I jedna z rzeczy, która demony się, nie zawsze, nie każdy demon gada, nie każdy demon reaguje tak samo, ale zdarzają się demony, które stwierdzą, że były od jakiegoś czasu, czynnik czasu. Demony mówią, że już były od jakiegoś czasu. U innych, co to jest ten czynnik czasu, pogadajmy dzisiaj na ten temat. Mamy parę ładnych minut, więc skupmy się. Czynnik czasu. Czynnik czasu polega na tym, że w przeszłości, mogło to być wczoraj, mogło to być 3 lata temu, mogło to być 10 lat temu, mogło to być 1000 lat temu, był taki moment, że te demony znalazły dostęp albo bezpośrednio do człowieka, albo poprzez grzechy generacyjne próbował się przenieść do rodziny z powodu grzechu przodków. Biblia mówi, że Bóg każe grzechy ojców na synach do trzeciego, czwartego pokolenia. Inne jest napisane na przykład do dziesiątego pokolenia i tak dalej. I teraz jest taki tutaj jedna rzecz. Czynnik czasu może być związany z grzechami generacyjnymi. Wtedy to jest taka jedna z tajemnic, myślę też, które demony się trzymają, że demony przemieszczają się w pokolenia. Ja nawet nie musiałem nic zrobić. To jest dla wielu osób, to jest takie nielogiczne, ale ja nie musiałem nic zrobić, bo my mamy koncepcję w Kościele, że coś się dzieje, dlatego że ktoś musiał zgrzeszyć. Jak kogoś coś męczy, to prawdopodobnie dlatego, że on sam coś zrobił. Co jest oczywiście totalną, czasami jest totalną po prostu, nie ma żadnych podstaw, bo wierzący wiedzą, że nic nie zrobili, że coś przeciwko nim przychodzi, coś ich próbuje atakować, coś ich próbuje dać im fałszywy wymyśli, coś im próbuje męczyć, coś próbuje im gadać jakieś głupoty i tak dalej, i tak dalej. A więc czynnik czasu, po pierwsze grzechy generacyjne, ktoś w przeszłości coś zrobił i ktoś, te demony do niego wlazły, a później demony, kiedy zwykle, kiedy ktoś umiera, demony próbują przenosić się do innej osoby, do rodziny. Tak to wygląda. Nie do wszystkich czasami włażą, nie wszyscy mają ten sam poziom opresji, którą te demony próbują robić, ale te demony próbują sobie znaleźć później następnego kandydata. A więc to jest ten, mógłbym powiedzieć, ten długi czynnik czasu. Grzechy generacyjne w przeszłości. I oczywiście grzechy generacyjne mogą się dostać. Nie wiem, mogą to być nasi rodzice, a mogą to być dziadkowie, mogą to być pradziadkowie i czasami ten czynnik czasu. Jak one czasami powiedzą, że siedzą od ponad 500 lat. I to jasno pokazuje, ile te demony tam mogą siedzieć. I nikt ich oczywiście nie odkrył. Nikt nie wiedział, że tam są, dopóki, no oczywiście, ktoś nie zagadza się służbą uwolnienia i nie nabrał biblijnych poglądów i nie zobaczył, że ta rzeczywistość tam jest. Druga kwestia. Demony nie tylko wchodzą przez grzechy pokoleniowe. Demony mogą wchodzić również przez osobiste grzechy, które mogą też bazować na, z tego co mam zrozumienie i mi Bóg pokazał, mogą mieć związane również z grzechami generacyjnymi. No bo jeżeli przykładowo w rodzinie coś się dzieje i ojciec to samo robi i dziadek to samo robi i teraz no, syn albo córka jest i teraz nagle ich pcha do picia albo robienia czegoś i widać to w pokoleniach, no to prawdopodobnie po prostu te same demony próbują pracę na nich wykonać, żeby ich po prostu
żeby ich do tego samego grzechu poprowadzić. Dlatego jest potrzebne złamanie klątw, wyrzeczenie się grzechów, złamanie grzechów generacyjnych i nakazanie wszelkich demonów generacyjnych, żeby wychodziły. Obok tego demony mogą wejść przez osobisty grzech. Wierzący idą i robią rzeczy, które nie powinni. Dzisiaj już mamy koncepcję, że człowiek już dzisiaj nie grzeszy. Jak się już nawróciłem, to już teraz nie grzeszę. To wypaczyli całkowicie, wiecie, wiele nauk jest, że już nie potrzeba oprzeć ku grzechowi głosić, trzeba głosić przeciwko grzechowi. W naszych czasach jeszcze więcej. Ale głoszenie przeciwko grzechowi nie wystarcza, potrzeba się zaangażować w walkę o uwolnienie. I ta wiedza, którą dzisiaj mówię, która jest obszerna, pozwala wierzącym żyć zwycięsko. Bo do takiego czegoś powołałem. Pan Jezus nas nie powołał, żebyśmy brakowało nam pieniędzy. Pan Jezus nie powołał, żebyśmy nie mieli zwycięstwa. Pan Jezus nas powołał, żebyśmy się rozprawili z wrogami. A więc czynnik czasu i te grzechy, kwestii osobistych grzechów, no to ciężko wyczuć. Był moment, że te demony się wślizgły. Mogło to być za pierwszym razem, jak człowiek zgrzeszył, może za innym razem. Niektóre osoby mają demony, bo nic nie zrobiły, ale na przykład ktoś, na przykład jakąś dziewczynę zgwałcił i później ta dziewczyna ma nagle problemy duchowe, nie wiadomo skąd. A to jest przez to. To sam gwałt, tak zawsze mówię, to nie jest tylko, że ktoś się tam na kimś, wiecie, ktoś kogoś krzywdzi fizycznie i próbuje emocjonalnie kogoś, wiecie, tym próbować atakować. To jest inwazja duchowa. Jak ludzie się do tego podniosą i zrozumieją to, to będą mogli być wolni i Bóg ich może uwolnić i mogą chodzić w pełni wolności. Więc to jest ta kwestia. I oczywiście inna kwestia, te demony czasami próbują się dostać. Ludzie od wieków próbują jeden na drugi klątwę nakładać, żeby coś spowodować w życiu. Jeżeli ktoś jakąś klątwę ponakładał, to też czasami te demony się próbują dostać do życia, a i do środka człowieka. Próbują wleść i robić później zło. A więc są te źródła. Niemniej jednak, kiedy demony są skonfrontowane, będą mówić, że były tu jakiś czas. Niektóre powiedzą, że weszły, jak ktoś miał 12 lat, bo jakaś trauma była. Niektóre powiedzą, że weszły, bo ktoś był na cmentarzu i w jakiś sposób otworzył się i te demony tam gdzieś czaiły i one wlazły. Inne demony powiedzą, że były tu od pokoleń i nikt ich nigdy nie namierzył. Dlaczego? No bo nikt nigdy nie wierzył biblijnie i nikt nigdy nie wiedział, że demony, no to jest taki od tysiącleci problem człowieka. Problem, którym Pan Jezus się rozprawił i chce, żebyśmy my się rozprawili. Jego zwycięstwo wzięli i chodzili zawsze wolno. A więc służba uwolnienia jest tą odpowiedzią. Czynnik czasu jest taki, że kiedy dowiadujemy się, że demony są jakieś, trzeba się nich pozbyć. One same nie wyjdą. One będą próbować ukryć się. I niektóre z nich będą gadać. Skąd się wzięły, kiedy wlazły i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak Pan Jezus ma zwycięstwo nad nimi. I jeśli my uchwycimy się biblijnego światopoglądu i zaaplikujemy w Duchu Świętym autorytet, który Bóg nam dał, te demony muszą być wykorzenione, złamane klątwy. Trzeba wyznać grzechy i to, co większość kościołów nie robi, wygonić te demony, aż one wyjdą. Bogu chciałem powiedzieć,